Wiktoria na lekkim fochu. Wikuś, pomachaj do widzów. Wiktoria, twoi widzowie. Wiktoria wam tym razem nie pomacha. Zobaczcie, jak się ewoluuje kanał. Mam teraz swojego operatora. Darmowego. Zdrawiam. Zrób coś dla kontentu. No? Co? Co? No. No i moi drodzy, jesteśmy na zamku Czocha. Idziemy zobaczyć zamek Czocha. W zmniejszonym składzie, bo najmłodsze poszło spać, więc żona została. A my idziemy na zamek. Przemek Pro. Komaty zamkowe, komnaty zamkowe, sala tortur, rodziny. Tortury? Tak, tam jest sala tortur. No słuchajcie, mamy kupione 120 zł na naszą raz, dwa, trzy, czwórkę. Więc tak średnio. Na wszystko. No Wiktoria pomacha jeszcze raz. Tylko, że w komplecie, czyli zwiedzanie zamku, dziedzińca i sali tortur. Idziemy teraz, musimy 10 minut na przewodnika poczekać i... No do sali tortur idzie się samemu, nie? A przed tak, nami? Przed nami mamy Czocha. Się wygiął. Idziemy, szukamy przewodnika. Jakoś dołem nam kazali przejść. Słuchajcie. Odsunę się kawałeczek. Bardzo dużo informacji. Jesteśmy w tej chwili w sali rycerskiej w zamku Czocha. Nie bardzo mogę wam pokazać, bo jest dużo ludzi. Nie chcę nagrywać obcych osób. Ale sala robi wrażenie. Przewodnik, dużo informacji, bardzo dużo informacji. Więc wszystkiego oczywiście nagrywać nie będziemy, bo odcinek trwałby 3 dni. Realnie, ale idziemy teraz do... Co się śmiejesz? Idziemy do biblioteki zamkowej. Można rękę włożyć i śmiało do siebie wciągnąć drzwi. No. No, śmiało. O, chyba chleba. O, jadła chleb na śniadanie. O, i tutaj mamy najdłuższe przejście w tym zamku. Tym przejściem schodząc z sali portretowej dotarlibyśmy aż do lochu filmowego. Moi kochani, jesteśmy w łazience Giczowa, ostatniego właściciela tegoż zamku. Mamy część oryginalnej rzeczy, zobaczcie, tu mamy taką toaletkę, a tu mamy, nie mam gimbala znowu, więc trochę mi trudno, protoplasta jacuzzi i bidecik, oryginalny, widziałem, że odkręciłaś wodę, reszta to repliki i idziemy dalej. No i sypialnia, moi drodzy, zobaczcie, jakie łóżeczko. Będzie zapadnio. Tu jest zapadnie. Tak, legenda głosi, że w tym łóżku jest słynna zapadnia, więc możesz położyć pyk i już, komnata do wynajęcia. Ktoś ma dużo pieniędzy, można tu spędzić noc. Sprawa wygląda tak, że jesteśmy na jak się nazywa? Na chorze. No, w sali rycerskiej. Dobra, i tu były organy. Tak. Je wywieziono, jak je wyważono, jak je zdemontowano, to znaleziono tam o worek z diamentami. Będziemy szli kolejnym tajnym przejściem. Tu mamy najdłuższe wejście właśnie do tajnego przejścia. Na sam dół zamku byśmy doszli do poziomu 0, czyli do lochu filmowego.
A ja się tu zmieszczę? No musisz. Mój mąż ma prawie 2 metry, dał radę. Ja się boję tam wszerznie wzwyż. A, o tym nie pomyślałam. I wyszliśmy do kolejnego pomieszczenia z dużą ilością książek, więc pewnie jakaś biblioteka, bo coś w tym stylu. Zaraz się dowiemy. I nim wejdziemy do tego przejścia, muszę Państwa przestrzec, że tutaj jest dość nisko. Jest niski strop i ostatni schodek jest bardzo niewygodny. Artur? Zamek Czocha. Co tu jest? Co tu robią? Biedny. Ten fotel to ja znam. Już mi raz żona na nim siada, kazała siadać. Gdzie indziej. Przemienił się w złoto. Mimo wieloletnich badań. Ale gość. Alchemik. Albertus tych proporcji nie ustał. A Ulrich. Idziemy na dół? Górę? Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o zamek Czocha. Także my już jedziemy dalej nagrywać dla Was kolejny odcinek. Jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście co? Łapka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia o każdym filmie. Tak jest. A my już Wam mówimy cześć i do następnego razu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.